A oto kolejny odcinek serii Zaginięcie Ethana Cartera. Kontynuujemy prowadzenie śledztwa. I tak, wrócimy sobie na cmentarz, tam gdzie był ten kościółek. Nie dlatego, że jeszcze tam coś mamy do zrobienia, tylko dlatego, że z tego cmentarza będzie mi łatwo, stosunkowo łatwo dotrzeć do kolejnego, myślę, że istotnego punktu, który warto odwiedzić, w którym warto się rozejrzeć, poszukać sobie dalszych wskazówek, wyciągnąć tam wnioski i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ciekawostka, jeżeli chodzi o ten cmentarz, w ogóle o tę miejscówkę. Pamiętajcie, w poprzednim odcinku tak podszedłem do tego posągu, który tam był. Podszedłem do posągu i tam było coś napisane po niemiecku i prosiłem, że jeżeli ktoś tam zna niemiecki, czy może to przetłumaczyć i miałby ochotę, no to mógłby tam w komentarzach napisać, co tam był za tekst. I Hans, jeden z widzów, ten Hans, z którym ogrywam czasami horrorki sobie, przetłumaczył to i mało tego, że przetłumaczył, tak się tym zainteresował głębiej, że tak się wyrażę, zaczął szukać w internecie i się okazało, że ta miejscówka, która jest tutaj przedstawiona, to jest odzwierciedlenie rzeczywistego miejsca w Polsce, które jest. I opisał to w komentarzu pod poprzednim odcinkiem. Ja to przykleiłem tam, przypiąłem, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie o tym poczytać, no to zapraszam do poprzedniego odcinka, do tych komentarzy, to tam na samej górze jest przypięte. I faktycznie, jak sobie na przykład screeny przeglądałem z tego miejsca znalezionego przez Hansa, no to zgadza się, na przykład sam ten posąg jest bardzo wiernie odzwierciedlony. Na przykład pamiętacie, tam były te drewniane krzyże, takie charakterystyczne i tam na zdjęciu, na jednym ze zdjęć też widziałem właśnie taki krzyż. Jeżeli chodzi o ten kościół, też wiernie odzwierciedlony z tą wieżą taką zegarową. Naprawdę fajnie to wygląda. Dobra. Aż dziw bierze jak niewiele. Martwi nie potrafią wyjaśnić, co znaczy być martwym. Schodzą po schodach znikających pod ich stopami, zmierzając ku nieosiągalnemu blaskowi wspomnień. Kolejne teksty takie trochę filozoficzne. Dobra, ale w ogóle gdzie ja idę? Tutaj trzeba co nieco powiedzieć. Dotarliśmy do gór, takich do skał. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku, jak była ta wizja dialogowa Ethana z jego ojcem. No tam pod sam koniec tej sekwencji, którą ustalaliśmy, to Ethan w pewnym momencie powiedział, że musi dostać się do kopalni. Może ma jakieś tam swoje ukryte przejście, bo ojciec mówił, że coś tam o kluczach, że nie wie, gdzie ma klucz chyba do wejścia do tej kopalni, coś takiego. A Ethan miał swoje wejście jakieś takie ukryte, o właśnie. I takim wejściem Ethanowym sobie tutaj wejdziemy dzisiaj. To są kopalnie. No, takie nocne nagrywanie dzisiaj. I będziemy schodzić do kopalni, to klimat się zgadza. Przynajmniej u mnie tutaj, ciemno za oknem, jest fajnie. No i w kopalniach, ja wam powiem, jak sobie z Nextisem to ogrywaliśmy jakiś czas temu, tego Ethana Cartera, to w tych kopalniach troszeczkę błądziliśmy. O, tutaj na przykład jest takie wejście zamknięte, to może jak ojciec Ethana mówił, że nie ma tego klucza, czy tam nie wie, gdzie on był, gdzie go położył, to pewnie miał na myśli klucz do tych drzwi. A Ethan jakąś swoją dziurę znalazł, przychodził tutaj, pewnie się bawił, pewnie nie powinien, no nie, no ale wiecie, dzieciak jak to dzieciak. Jest jakaś fajna kopalnia, to sobie tu pewnie wchodził. Dobra, znaczy tak, ogólnie musimy się dostać jak najniżej w tych kopalniach. O, tutaj schodzimy na dół, więc na pewno jest dobrze. Schodzimy jeszcze niżej. Musimy dostać się bardzo, ale to bardzo głęboko. O, na przykład taką windą zjedziemy jeszcze głębiej. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zdążył zorientować, to ci Carterowie tutaj no, z czegoś musieli żyć, prawda? To była taka rodzina górnicza, można by rzec. Dokładnie. No tutaj się dowiemy w tym odcinku coś więcej o ojcu właśnie.
że on pracował jako górnik i nie tylko, jeszcze miał takie, nie wiem, czy można to nazwać zainteresowaniem jego, no pewnie tak, ale to spokojnie, nie chcę tutaj spoilerować. To będą też takie dosyć istotne informacje odnośnie rodziny Itana. Dosyć głęboko musimy tutaj zjechać, czyli to, o co mi chodziło, tak? No dobra. I teraz spokojnie, bo w tych kopalniach łatwo się zgubić. To wiecie, nie mamy żadnej mapki. Jak się tę grę zaczyna, odpala na starcie, to tam jest taki komunikat, taki tekst, że niniejsza gra jest podróżą, czy rozgrywką, chyba podróżą bez przewodnika, tak to określają. Czyli nie ma mapki, nie ma żadnych takich znaczników, wskaźników, gdzie mamy iść, co mamy robić, nie ma żadnego dziennika, prawda? To jest takie błądzenie po omacku troszeczkę. Ale jeżeli właśnie przypatrujemy się, dobrze wsłuchujemy w te wszystkie dialogi, analizujemy te wizje, to pewne punkty zaczepienia na pewno mamy, jeżeli dostrzegamy pewne obiekty w tym otaczającym nas, znaczy świecie, to może nie, tylko na tych otaczających nas obszarach, to tam zawsze wiadomo mniej więcej, gdzie się kierować. No dobra, dotarliśmy do dosyć istotnego miejsca. Tutaj zauważcie, są takie oskardy, takie kilofy, nie? Jednego brakuje. Sto jak na kilofy, puste miejsce. Kilof. Mętlik w głowie charakterystyczny. No tak, brakuje kilofa. Musimy odtworzyć miejsce zdarzenia jak najwierniej. Aha, no właśnie, i tu jest ciemno. Już z taką ciemnością mieliśmy do czynienia na cmentarzu. Też miał ten mętlik, nie wiedział tam czego szukać, nie? Tam wtedy chodziło o ten rytualny sztylet. I on był w krypcie, ale nie widzieliśmy go. Musieliśmy znaleźć jakieś źródło światła. No i tutaj będzie podobnie. Musimy oświetlić jakieś ciemne miejsce gdzieś w tamtym kierunku, bo w tamtym kierunku się skupiły te napisy. Tu jest winda. No tu jest taki panel obsługi windy. Możemy sprawić, żeby ta winda wjechała sobie do góry. Tak. No i tutaj kolejna makabra. No pewnie poznajecie, to jest matka Itana. Uszkodzony zamek od zewnątrz? Ofiara utopiona? Antemortem? Postmortem? Za mało informacji, za mało punktów zaczepienia, za słabo odtworzone miejsce zdarzenia, żebyśmy mogli tutaj uzyskać jakąś wizję. Ale zobaczcie, giną kolejni członkowie rodziny, jakby tego Itana. No zobaczymy, co się tutaj wydarzyło, ale już byliśmy, znaczy mieliśmy wizję śmierci tego brata Travisa, mieliśmy wizję śmierci tego wujka Chada. Teraz tutaj będziemy zdarzenia odtwarzać, zobaczymy, co się wydarzyło. No dobra, czyli gdzieś w tamtym miejscu jest ciemno i czegoś tam musimy na pewno szukać, czyli tego kilofa, tak, żeby odtworzyć to miejsce. No i faktycznie, tam jest ciemno w tym tunelu. A jeżeli chodzi o źródła światła, no są tu różne światła, ale to nie są takie źródła światła przenośne. O, ale tutaj mamy takie ustrojstwo górnicze, zauważcie. I to ustrojstwo górnicze ma lampę tutaj z przodu. Jeżeli byśmy to odpalili, uruchomili i zaświecili tę lampę i jeszcze przebili się przez to gruzowisko, no to moglibyśmy tam jakoś podjechać i sobie oświetlić. I właśnie to będę chciał zrobić. Tu się włącza ustrojstwo, tylko jeżeli chcemy się przebić przez te gruzy, to musimy wziąć rozpęd tutaj. Dobra, chyba powinno wystarczyć, zwłaszcza, że już bardziej się nie cofnę. Dobra, przebiję się. Przebiję? Tak jest. Akurat nie jadę w tym kierunku, co trzeba, ale tutaj musi się chyba taka pętelka zatoczyć. Tak, 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 tak. O, i teraz dopiero w tym kierunku jedziemy, w którym mamy jechać. No i teraz tak, może zwolnię i wypatrujemy, o właśnie, jakiegoś napisu, że coś możemy zbadać. No i tam faktycznie chyba jest ten kilof wbity. Tak jak pamiętałem. Tak, tu jest takie światło dosyć mocne.
I zauważcie, że Kilo w ten Oscar wbity w jakąś taką skrzynkę, nie? Tak jakby ktoś chciał uszkodzić elektrykę tutaj, coś takiego. Okej, wrócimy sobie tam do tego stojaka na Kilofy. Odtworzymy miejsce zdarzenia i zobaczymy, czy to wystarczy, czy jeszcze coś tutaj trzeba było zrobić, bo dokładnie nie pamiętam. Okej. Zobaczymy, czy to wystarczy, żebyśmy mieli jakąś wizualizację. Tak, tak, to wystarczy. Pojawiają się znajome duszki. I zaraz będziemy kombinować z prawidłową sekwencją wydarzeń, które miały miejsce. No, trochę się rozproszyły duszki. O, tutaj coś będzie. No dobra, jest matka. Jest ojciec. Ojciec, to już tam mieliśmy to jego imię, to był Dale, tak? A matka to chyba była Missy, coś takiego, czy jak to się tam czyta. O, tutaj idzie ojciec z Oscardem, z tym Kilofem. Tutaj nie ma Kilofa. Zobaczymy tu. Tutaj nie ma Kilofa. Jest przy tym panelu, dobra. Tutaj ma Kilof. Idzie gdzieś w tamtym kierunku. Jeszcze nam czegoś brakuje. Tutaj mamy. Tak, i możemy ustalać chronologię. Dobra, nie ma Kilofa, idzie matka z ojcem, czyli tu będzie początek. Oni się tu pojawili. No pojawili się, pewnie szukają Ethana, tak? No bo Ethan wyraźnie zaznaczył przy rozmowie z ojcem, że musi dostać się do kopalni. No to pewnie przyszedł do kopalni, dlatego też my tutaj jesteśmy. Może się uda czegoś więcej dowiedzieć. No dobra. No to przyszli we dwójkę. No to gdzie są we dwójkę? No tutaj są jeszcze we dwójkę. Możemy to ustalić jako dwójkę w takim razie. I teraz tak. Tu jest Oscard. Tutaj wziął Kilof. Tu jeszcze Kilofa nie miał, więc to ustawimy jako trójkę. No i teraz tak. Stamtąd wziął Kilof i później poszedł z nim gdzieś tam. I to będzie właśnie końcówka. Czyli tutaj czwóreczka. Tutaj piąteczka i zobaczymy, co się właściwie tutaj wydarzyło. Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. Tu na pewno szczury. Nie wydaje mi się. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu, to wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dale, co się dzieje? Dale, co ty wyrabiasz? Tak, tutaj uszkodził ten zamek, żeby nie mogła wyjść, nie? Dale, ty nędzny tchórzu! Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! No tak. Kolejne morderstwo. Czyli w praktyce no, giną kolejni członkowie rodziny Ethana, zabijani przez innych członków rodziny Ethana, nie? Tak w ogóle. Tutaj leci duszek. Jeszcze będzie jakaś końcóweczka. Zobaczmy. Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona
Ciągle cię szukam. Musisz stąd iść. Wiesz, którędy. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmę się twoim bratem. Idź już. Dobra, czyli tutaj taki etap, wiadomo, standardowo brat Travis jeszcze żył. Nie zabił swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Ale ten ojciec taki się wydaje tutaj najbardziej zrównoważony psychicznie, mimo że taki tchórz, no nie, taki specyficzny charakter ma. Najbardziej taki za tym Ethanem jest, próbuje go chronić jednak, bo faktycznie reszta członków rodziny to najchętniej, tak jakby to było, tak jak to było wcześniej powiedziane, chcieli mu zrobić krzywdę, jakoś tam nawet poświęcić, coś takiego, zamurować go w tej krypcie, żeby tylko pozbyć się tego, co ten Ethan tam niby jakby przywołał do tego świata, nie? Dobra, możemy zejść jeszcze niżej, tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem, jeżeli mamy okazję, to schodzimy jak najniżej. Jakby taką spiralkę tutaj zataczam. No i tutaj dojdziemy do takiego etapu, gdzie będzie taki górnik. Właściwie duch górnika chyba. Żebyście się nie wystraszyli go czasami, jakby mnie gdzieś zczapił. A to się jeszcze niżej schodzi. Dobra, może troszeczkę przyspieszę. A tutaj jest końcóweczka. Taki upiorny górnik tutaj się gdzieś czai. Mamy karteczkę. Zobaczmy, co tu zapisali. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nie idź dalej. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nasz rytuał się nie powiódł. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, brama do morskiej istoty pozostaje zamknięta. Dobra. O, mówiłem, że w tej gierce nie ma mapy, ale możemy takie mapki w kopalni od tego miejsca co jakiś czas znaleźć. Jest krzyżyk, gdzie jesteśmy. I tutaj musimy, proszę ja was, będziemy szukać zwłok górników. Po co nam te zwłoki górników, to się niedługo dowiemy, ale na tego przeklętego górnika trzeba uważać. Także nasłuchujemy. O, jest jakieś światło. To znaczy, że to może być jego, on tu idzie, to może być jego latarnia. Troszeczkę się wycofam. Dobra, gdzieś chyba poszedł. Postaram się go unikać. Najlepiej na niego nie patrzeć. Nasłuchujemy, wypatrujemy jakichś tam świateł. Dobra, chyba jest bezpiecznie. Idę dalej. No to jest takie miejsce, gdzie faktycznie się w tej gierce po raz pierwszy chyba pojawia takie bezpośrednie zagrożenie, które mogłoby naszemu detektywowi, znaczy może nie wyrządzić krzywdę, bo jeżeli by nas dorwał ten upiór, to tak naprawdę tak jakby nas przepędził z tej części kopalni. Bo on tutaj czegoś pilnuje. O, jest kolejna mapka. O, i są zwłoki górnika, zauważcie. Dobra. I ten promyczek gdzieś tam sobie idzie. To na razie nieważne. Poszukajmy więcej takich zwłok. Ja będę troszeczkę mniej mówił, bo muszę nasłuchiwać. Dobra, tutaj chyba bezpiecznie. Mam nadzieję. Chociaż słychać takie jakby... Nie, chyba w porządku. Dobra, idziemy dalej. Jest, są kolejne zwłoki.
tych zwłok dużo nie będzie. Nawet wydaje mi się, że wszystkich nie musielibyśmy znaleźć. Powiem wam dlaczego, ale to już jak będziemy jakby zwieńczać to wszystko tutaj. My z Nextisem, jak tutaj chodziliśmy, tak błądziliśmy po tych kopalniach, to chyba nawet właśnie nie znaleźliśmy wszystkich, ale i tak dało radę, bo tam będzie taka zagadka na końcu, tam dało radę to zrobić. Trzeba było troszeczkę pokombinować sobie, ale bez problemu to wychodziło. Jest? Dobra, troszkę się cofnę. On chyba dochodzi do miejsca, gdzie ostatnio nas widział. Jeżeli ja to przeczekam, to powinno być w porządku. Dobra, zajrzyjmy. Jest chyba dobrze, poszedł sobie. No taki górnik, upiorny górnik, przeklęty górnik. Chyba nawet będzie informacja o nim. Nawet na pewno, bo ta historia tych górników, którzy nie żyją tutaj będzie, powiedziane, co tutaj się właściwie stało. O, są kolejne zwłoki. Tak jest. O, teraz chwila. No dobra, idziemy dalej. Czy już chyba bym sobie poradził z tym zadaniem, tam z tą zagadką, ale... Ale powiedzmy, że jeszcze się rozejrzę. Postaram się jeszcze jakieś zwłoki znaleźć. Będzie dużo prościej. Są zwłoki. Okej. No właściwie wystarczy już, tylko teraz... On tam był. Ten górnik tam siedział. Dobra, troszkę sobie ucieknę. A może za tym promyczkiem, jakbym poszedł, to bym trafił do tego kluczowego miejsca. Aha, jestem tutaj, tylko teraz... Która to jest ścianka? Dobra, wiecie co? Pójdę tędy. Ten górnik był gdzieś tam za mną, także... O, to. To nas interesuje. I tutaj też są zwłoki jeszcze. Dobra. Zacznijmy od tych zwłok. W sumie na potrzeby serii mogłem dać się raz złapać nawet temu górnikowi. Teraz to już chyba za późno. Nieważne. Zobaczmy. O, zauważcie, że tutaj są takie symbole. Przy tym nadpalonym miejscu. Na początku i na końcu, ale brakuje tutaj czegoś, nie? Gdybyśmy mieli cały zestaw symboli, no to by było bardzo proste. Zobaczmy, co tu jest napisane. Nie jest umarłym, wiecznie tylko mami, nieśmiertelny Bóg nad dziwnymi eonami. Otwieramy bramę, bramę pradawną, której strażnika oczy widzą tylko zimno, Boga naszego imię kluczem i prawdą. Jest on tym, co jest, czego być nie powinno. Brzmi tajemniczo, niewiele nam to mówi, ale spokojnie. Wejdziemy sobie tutaj wyżej. I tutaj będzie zagadka. Ale ponieważ znalazłem chyba nawet wszystkie te zwłoki, to nie powinno być problemów. O właśnie, te duchy tych górników sobie tutaj stoją. O zobaczcie, a to w ogóle wygląda jak jakieś Gwiezdne Wrota, no nie? Ja to w ogóle lubię Stargate oglądać sobie ten serial. Znaczy lubię oglądać, lubiłem oglądać jak oglądałem kiedyś. No i właśnie, tu możemy sobie to zainicjować i... Możemy podświetlać kolejne konkretne pierścienie i musimy ustawić odpowiednią sekwencję symboli. Te pierwsze dwa tam widzieliśmy, pamiętacie? Ale nawet jakbyśmy ich nie widzieli, no to tutaj jest podświetlony na niebiesko ten trójkąt i szukamy trójkąta. O, tam stoi górnik na trójkącie i w tym trójkącie jest symbol taki, o ten chyba, nie? No chyba tak. I taki symbol był na tym nadpalonym kawałku papieru. Tutaj mamy kwadrat, ale tak ustawiony skośnie, o ten tutaj.
I to jest z kolei symbol... Dobra, znajdźmy go. O, chyba ten, tak. Dalej mamy gwiazdę. Mhm. To są takie, takie, dobra. No chyba to, nie? Dalej mamy kółko. Tutaj stoi w kółku, znaczy na kółku ten duch. I tu mamy takie Z jakby odwrócone, coś tam. O, o nie, nie w tym kierunku. To. Znaczy nie odwrócone, tylko takie ogólnie pokrzywione. Kwadrat. Znowu taka Z-ka jest. Znowu Z-ka, szukamy tego. Jest. No i ostatniego symbolu, takiego trójkąta innego, odwróconego, to nie ma. Chyba, że to byłby taki sam, ale nie, bo widzieliśmy, że na tym kawałku papieru na końcu był symbol... O, nie, znowu w złym kierunku. O, ten tutaj. O, i to jest prawidłowy układ. Chodzi o to, że nawet jakbyśmy wszystkich duszków nie znaleźli, no po prostu no metodą prób i błędów nawet... No wiecie, jak na przykład trójkąt był podświetlony, to tam dużo tych trójkątów za nami nie było. I tam wystarczyło kilka sprawdzić symboli i w końcu by się trafiło na właściwy układ. Także jakby kogoś naprawdę ten duch górnika wkurzał, to można go było olać, przyjść tutaj i po prostu troszeczkę dłużej pokombinować. No dobra, mamy tutaj taką wizję. Znaczy, no nie da się ukryć już od pewnego czasu, że jest tutaj takie nawiązanie do Lovecrafta, nie? Do takich motywów związanych z Cthulhu. Mowa o uśpionym wcześniej. Ja nawet nie bez powodu użyłem w pewnym momencie określenia wielki marzyciel, nie? Jeżeli ktoś się interesuje właśnie tymi klimatami Cthulhu, no to pewnie sobie to od razu skojarzył, jak ja to powiedziałem. Była mowa o jakimś tam wzywaniu po strachu mórz, niszczyciela statków, prawda? Takie różne rzeczy. No i właściwie tego się ta rodzina tutaj, można by rzec, obawia, no nie? Ta matka mówiła o tym uśpionym właśnie, prawda? Że jest w niej, że jakieś tam dziwne rzeczy, że musi się przebudzić. Tak jakby naprawdę w to wierzyli, no nie? I pytanie, czy to prawda, czy to kolejny wytwór wyobraźni Itana, który jakoś tam na nich wpłynął. No bo wiecie, to równie dobrze mógł być wytwór wyobraźni Itana, no Lovecraft, czy jak to się tam czyta. Jak on tam te książki pisał, to były lata 20, tak? Czy 30? No nieważne, w każdym razie tutaj akcja się dzieje w latach 70. Nie wiem, ja nie zwróciłem waszej uwagi w pewnym momencie, jak na przykład były te wycinki prasowe. Tam na jednym z wycinków na bank był przynajmniej fragment daty, tam można było stwierdzić, że to lata 70. Także dzieciak jak najbardziej mógł mieć dostęp do tej literatury, sobie tam doczytać i gdzieś tam w te swoje wizualizacje, zabawy mógł takie motywy wplatać. No i w efekcie możemy mieć coś takiego, nie? A może naprawdę coś przebudził? Zobaczmy tutaj. No to jest znowu pismo Itana, czyli pewnie kolejne opowiadanie. No, już widać jakiś nekronomikon tutaj, coś. Klątwa morskiej istoty. Enochiański nekronomikon. Górnicy nareszcie go odkryli. Jednak nie wszyscy chcieli przeprowadzić znaleziony w nim rytuał i przywołać morską istotę, Gnajcha. Jeden z górników zdał sobie sprawę, że w wyniku rytuału świat zostanie pochłonięty przez powódź Gnajcha. Nie miał więc wyjścia. Zabił pozostałych za pomocą odłamków magii Eltdown. W odwecie Gnajt przeklnął górnika, który teraz błądzi po kopalni, skazany na to, aby powstrzymywać innych przed przywołaniem morskiej istoty i zatopieniem całego świata na wieczność. No właśnie, czyli zabił tych górników, którzy próbowali tutaj przywołać tę istotę i za karę został przeklęty. No to był właśnie ten przeklęty górnik, który nas ścigał. I właśnie próbował nie dopuścić do tego, żeby ktoś tutaj znowu próbował przywołać tę istotę, tak? No dobrze. Mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił.
Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam twoje opowiadanie później, okej? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? A teraz idź. Wracaj do domu. No już wszystko w porządku. Wyszliśmy jakby, znaczy odczepiliśmy się od tych myśli Itana. No dobra, i teraz tak, tu jest to opowiadanie znowu, są jeszcze jakieś inne kartki, czyli ojciec go znalazł, tak, tutaj szukali go, szukali, matka skończyła jak skończyła, ojciec go znalazł. Jest jakieś pismo. Prośba o wyjaśnienie. Szanowny panie, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymał pański list z 27 stycznia 1973 roku, w którym pyta pan, dlaczego zgłoszony przez pana patent został odrzucony. Jak wyjaśniliśmy w naszej wcześniejszej odpowiedzi, został on odrzucony, ponieważ naruszał prawa istniejącego już patentu. W naszym rejestrze znalazło się ponad 50 zgłoszonych przez pana w ciągu ostatnich 16 miesięcy patentów. Żaden z nich nie został zaakceptowany i za każdym razem kwestionował pan naszą decyzję. Informujemy pana, że zarówno tę sprawę, jak i wszystkie następne uznajemy za zamknięte. Z poważaniem. No tak. To jest pismo. Zaraz zresztą chyba się okaże. Jeszcze tutaj sobie coś przeczytajmy. Dale, zabierz swoje graty z naszej piwnicy. Wyrzuć je na cholerne wysypisko. Mam dość potykania się po drodze do pralki o to, co zostało z twojego bezsensownego życia. Nie żartuję. Albo sam to wyrzucisz, albo wszystko spalę. Pewnie liścik od żony, nie? No Dale, czyli ten ojciec, no widać miał takie zainteresowania jakieś, kurde, może jakiś wynalazca, nie wiem, niespełniony w każdym razie, bywał często, przynajmniej jakieś tam projekty swoje wysyłał do urzędu patentowego, nie wiem z czym związane, może jakieś maszyny, skoro był górnikiem tutaj, rodzina górnicza, może miał jakieś pomysły, no ale wszelkie jego patenty jakby odrzucali, on tam pewnie te swoje rupiecie, jakieś tam wynalazki trzymał gdzieś w domu. Żona się wkurzała, tak? No, coś się dowiedzieliśmy o ojcu tutaj więcej. Nie wiem, czy pamiętacie dzisiaj, jak rozmawiał Itan ze swoim ojcem w jednej z wizji. Ojciec mu powiedział, żeby stąd wyszedł i Itan powiedział coś w stylu, że przez tę wodę, która się gotuje, coś takiego. A ojciec mu powiedział, że ona się nie gotuje, że to są tylko reakcje chemiczne, nie? No to właśnie teraz będziemy się wydostawać z tych kopalni, właśnie będziemy brnąć w tej wodzie takiej charakterystycznej. Ona gdzieś tutaj powinna być, w tych ciemnościach. Taka woda. O tutaj chyba w lewo jakoś jest tak jaśniej, więc pewnie to o to chodziło. Ta, już widać takie. No i Itanowi się to skojarzyło, jakby ta woda się gotowała, tak? Ojciec go uspokoił, że to tylko reakcje chemiczne, najwyraźniej niegroźne. Swoją drogą ciekawe, co to za reakcje chemiczne by musiały być, nie? Z takimi efektami. Jakieś takie troszeczkę zielonkawe, żółtawe. Jakby jakieś reakcje związków, związków może jakichś siarczanów z czymś. Pewnie lepiej by było tego nie wdychać na dłuższą metę. No dobra. W każdym razie Itan jakoś tędy zapewne wychodził, my też tędy wyjdziemy, sugerując się właśnie podpowiedzią Dale'a, czyli tego jego ojca, że tu gdzieś jest wyjście. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. No dobra, mamy wyjście z kopalni nareszcie. Będzie można zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, ale gierka jest zrobiona tak dobrze, że jak się wychodzi z tych kopalni, to naprawdę czuje się taką ulgę, mimo że to wszystko tylko na ekranie monitora. I ta taka fajna tama tutaj. No dobra, to już wiem, gdzie będziemy szli w następnym odcinku. To jest bardzo interesujące miejsce.
Ale wam powiem, że już jesteśmy bardzo blisko rozwiązania tej zagadki. Też cały czas się jakby tak powstrzymywałem, żeby czegoś wam za dużo nie powiedzieć, ale już tutaj się będzie wszystko wyjaśniać. To jest elektrownia, jeżeli dobrze kojarzę, nawet na pewno. Jeszcze na pewno będziemy musieli odwiedzić dom van de Griffów, ten taki spalony, nie? Który, tam były informacje prasowe, że on spłonął. Tam, gdzie Ethan się bawił, gdzie niby coś odkrył, coś znalazł. Ale najpierw sobie zrobimy te elektrownie. Ale to w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.